Cześć, witajcie w Dying Light 2, kolejny odcinek. Poprzednio byliśmy tutaj u tych strażników w tunelach metra. No, szukaliśmy tam czegoś w zasadzie to. Tak na dobrą sprawę, ja nie wiem, czego myśmy tam szukali. Przejścia chyba do centrum. No i oni poprosili nas o to, żebyśmy sami w zasadzie pomogli im. Złapali nas, więc chcą od nas pomocy. Musimy znaleźć zabójcę ich poprzedniego przywódcy. Obecnie musimy spotkać się z Hakonem, no i omówić te skutki tego złapania, co tam się wydarzyło. A ja tak jeszcze chciałbym na szybko wam może powiedzieć. Fajne są czasami nawet te teksty takie poboczne. Wiecie co, bo pograłem trochę takich misji pobocznych, porobiłem trochę, pobiegałem, ale tak ogólnie, słuchajcie, tak myślę, że dobry moment, mam już tam kilka godzin, ze 3, może 4. Takie podsumowanie lekkie zrobić, czy ta gra jest w ogóle fajna, czy ona nie jest fajna. No i powiem wam, że jak na razie jestem chyba troszkę zawiedziony. Spodziewałem się trochę więcej po tej grze i... Na odcinkach tego nie będzie widać, ale jest dużo takiego mega nudnego kontentu, jak misje poboczne są nudne, są naprawdę, no takie, nie są to ciekawe misje, nie są to też misje jakieś, nie wiem, śmieszne, czy coś w tym stylu. I dużo bardzo jest tego zbierania, na które już narzekałem niejednokrotnie, prawda? Takie walki... One są, w ogóle można sobie tą grę tak naprawdę przebiec, nie trzeba z niczym walczyć, nie wiem, to może dobrze, bo nie każdy chce z nimi walczyć, ale z kolei jest też tak, że strasznie wolno się leveluje. Powiem wam, że zabiłem dużo tych typów różnych, zabiłem dużo typów, zombiaków, biegam tu po tych dachach, jak te parkury wykonuję, inne pierdoły. I nie zdobyłem nawet jednego levelu w ciągu, no nie wiem, zrobiłem chyba 3 misje poboczne, zrobiłem, no tam pozabijałem trochę, to mi tam ze 2 godziny powiedzmy zajęło, nawet levelu nie dostałem, nie wiem czemu to tak leci, czy tylko na początku tak specjalnie ograniczyli, czy coś, ale bardzo ciężko się leveluje. No także mam nadzieję, że to się zmieni. No i gra jest taka, jak przypuszczałem, że właśnie taka... Nic nowego, słuchajcie, nie zostało wymyślone i no boję się, że to tak już mi zostanie, powiedzmy. Musimy tego typa złapać. Dużo jest takich też misji. To nie jest misja poboczna, taka wiecie, aktywność bardziej bym to nazwał. Czyli musimy komuś pomóc albo kogoś zabić tak na ulicy. Za to możemy dostać jakieś tam fanty, po prostu ten typ ma na sobie dużo rzeczy, nie? No to niech on je zabije. Natomiast ja jeszcze cały czas będę grał. Na pewno chcę skończyć ten wątek główny. Wydaje mi się, że on może być mimo wszystko spoko, nie? Ale te dialogi... No nie wiem, misja powiedzmy trwa pół godziny, a no czuję, że tak ze 20 minut to są niestety dialogi, nie? I... No nie wiem, kurczę, ja bym chciał jednak grać cały czas, wiecie, robić jakieś akcje i tak dalej. No nie wiem, te skradanie też widzieliście, że nie trzeba się skradać, mimo że misja polega na skradaniu, to można sobie to po prostu wszystko przebiec. Cieszę się, że dostałem klucz do tej gry, może tak wam powiem. Gdybym ją miał kupić, to bym jej nie kupił. No. No ale myślę, że na tym etapie to się jeszcze może zmienić wszystko. Ta fabuła jest taka trochę, powiem wam, taka... No taka pizdowata, tak bym to nazwał, taka... No wolałbym, żeby jednak to było coś więcej, patrzcie jaki skurwol tam jest. Na tej mapie w ogóle jest mega dużo rzeczy, ale żadnej nie mogę zrobić, bo ten level mi nie chce się wylevelować. No przecież widać, że ja tu nie mam szans, nie? Pewnie musiałbym podnosić te butle i w nich rzucać jakoś. Albo to jakieś umiejętności są potrzebne. Chodźmy do Hakona, on tam na nas czeka. No i miejmy nadzieję, że giera się trochę bardziej rozkręci. Chociaż myślę, że z odcinka na odcinek to też jakby widać, że trochę lepiej, powiedzmy, jest, nie? Tak.
Aha, bo ja tutaj muszę do niego iść. Natomiast miasto jest fajnie zrobione, słuchajcie. Naprawdę fajnie po tych dachach można biegać, na wszystko się można wspiąć. To nie jest źle zrobiona gra. Zobaczcie, graficznie naprawdę ładnie to wszystko wygląda. No mimo tego, że niestety nie mogę grać na 3080 w jakości ultra, co jest chujowe. Ale fajne jest to miasto, jest takie bez bugów, powiedzmy, że można wszędzie faktycznie, no prawie wszędzie można się wspinać, nie? Ale to też zależy od naszego poziomu wytrzymałości. Zobaczmy, co ten Hakon. Dajcie znać w ogóle, co wy uważacie na razie po tym, co obejrzeliście. Gdybyś tam był, tak jak mówiłeś. Ej, robiłem co mogłem. Nie wiedziałem, że ktoś został w tunelu. Pa, się spłaka. Śmierć Lukasa to poważna sprawa. Kochali tego skurwysyna jak ojca. Aitorowi brakuje charyzmy Lukasa. Nie będzie miał lekko. Dziwne, że nie mogę klawiaturą wybrać. Aitor powiedział, że przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. Co? W czym miałbyś mu pomóc? Mam znaleźć broń Lukasa zwaną Łazarzem. Zniknęła z miejsca zbrodni. Wierzy, że jak ją znajdzie, namierzy mordercę. Łazarz, co? Taki wymyślny kastet, tak? Znam faceta, który sprzedaje kradziony towar i inny szajs. Pasera? Trochę pasera, a głównie oszusta. W dodatku nieudolnego. Pół miasta ściga go teraz za długi. Jeśli ktoś jest dość głupi, by kupić especką broń, to właśnie on. Jak się nazywa? Hubert Kerbazos. Znany jako chujowy Hubi. Codziennie rozkłada interes w pobliskim wiatraku i czeka na klientów. Pewnie sprzedaje espekom zielsko i gorzałe. Jeśli chcesz znaleźć Łazarza, pogadaj z Hubim. Ja sprawdzę inne tropy. Okej, bądźmy w kontakcie. Okej. Gdzie mamy iść? Zobaczmy sobie też może na mapie. No tutaj te odległości na tą misję, na te misje główne, to są takie w zasadzie dosyć bliskie. No a po tym mieście się naprawdę tak w miarę dobrze biega. Natomiast no jeszcze mam niski level, więc te wytrzymałości mi nie pozwalają, żebym tak się jakoś zajebiście wspinał. Ten pasek mi bardzo szybko znika. I też na mapie jest dużo tych takich placówek GRE, nie? I one polegają właśnie na wytrzymałości, na tym, żeby się jakoś zajebiście gdzieś tam powspinać. Ale jest tak zrobione, że na niskim levelu nie ma szans, żeby się wspiąć, nie? No widzicie, bardzo... Myślę, że zbudowanie takiego miasta, słuchajcie, to jest naprawdę szacunek dla level designerów. To jest bardzo trudna praca i jest to fajnie zrobione. Wiecie co? Ja już tutaj chyba to nawet byłem. Tak mi się wydaje. Albo tutaj. Gdzieś zrobiłem taki wiatrak. Te wiatraki... A, chyba, że tu... Tutaj może... Nie, dobra, tutaj nie robiłem. To są takie łamigłówki. No, to też w Far Cryach jest, w różnych tych gierkach. Żeby się wspiąć na sam szczyt, ale no, od tego, czy się uda nam wspiąć, no to jest zależne, czy mamy te wytrzymałości na odpowiednim poziomie. Zaraz to zrobimy. Musimy porozmawiać z tym kutasiarzem. Gdzie tam? Też czekam na Hubiego. Kolejka jest. Dobra, wiesz kiedy będzie? Może za godzinę, może za dwie. Z chujowym Hubim nigdy nie wiadomo. Z chujowym Hubim? To ma najlepszy. Także warto poczekać. No to chyba poczekam. Do nocy? Nie. Hej, Hubert? A kto pyta? Klient. Chce coś kupić. Hej, to ty jesteś ten nowy, którego chcieli powiesić. Hubi, masz specjalnego klienta. To ten pielgrzym z bazaru. Czekaj, chcę tylko coś kupić. Jezu, muszę go ścigać. To był Hubi, tak? Zdaje się, że miał pilne spotkanie z innym klientem. Tak, jasne. A ja chcę jednak tutaj jeszcze zrobić tą misję. Cały Hubi. Czekaj chwilę. Widzę go. Biegnie na północny wschód. Dobra, a czy on może poczekać na moją ucieczkę? Znaczy, no, na moje tutaj zrobienie misji.
Dobra, udało się. Trochę się sfajdałem, żeby się wysilić na ten skok, ale jest. Ta muzyka tu ciśnie, nie? A, ty, ja miś tam, timer leci. Dobra, chuj. Chuj z Hubim chujowym. A i taka wieża odblokowuje nam tutaj, widzicie to... To też tak było chyba w Assassin's Creed'zie. Tą miejscówkę, tutaj wchodzą typy. My tu mamy nocleg załatwiony. Noclegi chyba to też polegają na tym, że możemy robić fast travel między nimi. No i jakieś tam reputacje zdobywamy dla danej frakcji. No tak, no tutaj leci, a chujowy Hubi ucieka. Ta, Beskitu timer się nie zatrzymał, nie? A wy kurwa. I co teraz? Jezus, czekajcie, a co to są za... Kurwa, zgubiliśmy go. Zadanie nieskończone. Odrodzenie. Poproszę o pomoc, to chyba online, wiecie? Dobra. Hakon, on ucieka. Dobra. Cały Hubi. Nie sraj żarem. Widzę go. Biegnie na północny wschód. Dobra. Jedziemy za nim. Tylko że on jest mega daleko, nie wiem. Prawie go miałeś. No jak prawie go miałem? Co ty gadasz? W którym momencie ja go prawie miałem? No dobra, jakoś tam się powolutku zbliżamy. Fajnie, zobaczcie, te pochylnie są zrobione. No, to tak działa, że się rusza. No naprawdę to jest ogólnie dobrze zrobione, nie? Także samo miasto to jest akurat... Very nice, my friend, very nice. O, widzicie, źle wskoczyłem. Teraz będę musiał się wspinać, a tak to bym se... fikulasy porobił. Chyba zdążymy, co? Ten Hubi to nie ucieka, on chyba w miejscu stoi. O, kurczę. Hakon, nie ma go. Niemożliwe. Przecież go widziałem. Gnojek się pewnie przyczaił. Rozejrzyj się. Czekaj, widzę go. Wspina się. Widzisz budynek Gierę? Właśnie na dach. Aha. Kurczę, bo wykryło tutaj te... Czekajcie, ja coś na mapie mam zaznaczone. Niechcący, musiałem to zaznaczyć. A, dobra, bo widzicie, tutaj są te GRE, że pojemnik gdzieś jest. No to pewnie znajdziemy tutaj, ścigając tego ziomka. Chyba muszę tam wskoczyć. Mogę pewnie... Dobra, spierdalaj, gościu, nie widzisz, że jestem zajęty. Jezu, kurwa. No i co teraz, frajerze? No, dobra. Czy ja tam doskoczę? Znowu się trochę zesram, ale spróbujemy. Dobra. Jesteśmy. Cholera, zgubiłem go. Na pewno jest na tym dachu. Znajdź go. O kurde, bo mi... O, fuck. Dobra. Stamina mi się skończyła, bo tutaj muszę w lewo pójść, a mamy ograniczony czas na to. No ta wytrzymałość zdąży? Kurczę, tak ledwo chyba, co? Hubi! Hubert! Hubert! Ja nic nie zrobiłem! Hubert! Nie rób mi krzywdy, ja nic nie wiem! Hubert, to jest jakiś dziwny. Jeszcze cię o nic nie spytałem. Ja o niczym nic nie wiem, przysięgam! Podobno jesteś paserem, Paserem? W życiu! Prędzej pośrednikiem! Szukam Łazarza. Należał do Lukasa, komendanta SP. Tylko mi nie ściemniaj, że nie wiesz, kim jest Lukas. Nie zamierzałem. Wiesz cokolwiek o Łazarzu? Żartujesz sobie? Nie przyjąłbym tego kastetu, nawet gdyby ktoś mi go wciskał. Nie jestem idiotą. Ta broń jest stanowczo za śliska. No tak, coś tam jednak chyba wie. Skąd właściwie wiesz, że Łazarz to kastet? Nie wspominałem o tym.
Daj spokój. Wszyscy wiedzą o zabawce Lukasa. Ciągle się nią popisywał. Gdyby ktoś myślał, że ją mam, uznałby, że zabiłem Lukasa. A to bzdura. Ale ktoś chciał ci ją sprzedać, nie? Mówiłem już. Niech ci będzie. Może i ktoś chciał, ale nie powiem kto. Dbam o poufność klienta. Przestań pierdolić. Gadaj albo... Ma na imię Maja. Spotkałem się z nią Maja? W pracy na Meatpacking. A nie, bo ja Mii szukam. W starym sklepie rzeźnika. Nic więcej nie wiem. Daj mi spokój. Widać stamtąd jakieś koszary czy coś takiego. Znajdę to miejsce. Ta, może się okaże, że ta Mija to jest jakiś kutasiarz, czy jakiś, wiecie, kurde, który tu ludzi zabija, a będziemy musieli z nią walczyć. Hubert, to będzie spoko. Hubert mówi, że jakaś kobieta oferowała mu Łazarza. Znasz Maję? Nie. Dziwne, myślałem, że znam tu wszystkie kobiety. Idę na Meatpacking Square. Meatpacking Square? Pojebane miejsce. Są tam koszary, które wojsko postawiło jeszcze w 23. Podobno jest w jednym z okolicznych budynków. Okej. Odzywaj się, stary. Mhm. Wiecie co? Gdzie to jest? No dobra, niedaleko. Ale ja wejdę tutaj, te GRS spróbuję znaleźć. Ale to nuda jest, tak żeby ryby. A jednak tu nie można wejść za dnia. Od razu zginąłem, słuchajcie. One się rzucają na nas. Słuchajcie, robiłem teraz tutaj te inhibitory, próbowałem znaleźć, ale powiem wam, że to jest bardzo trudne i bardzo długie. Zobaczcie, już skończyła się noc, zajęło mi to całą noc i nie zrobiłem całego, zdobyłem 2 na 4 tylko te inhibitory. I na czym to polega? To polega na tym, że za dnia tam są te ferale, a w nocy tych ferali nie ma. Jak się kończy noc, zaczyna się dzień, to wtedy one się tam pojawiają, no i nie da się skończyć. No i mamy też ten ograniczony czas 5 minut, ile możemy tam przebywać, chyba że będziemy jedli grzyby, ale to wtedy można też tak zrobić. Tutaj na przykład było 5 pięter aż, nie? Więc robiłem jedno piętro, wracałem na górę i uzupełniał się ten pasek 5 minut. Także bardzo dużo czasu to zajmuje. Wydaje mi się, że nie warto tego teraz robić na obecnym etapie gry, tylko zrobić to później, jak się będzie wylewelowalnym. Z kolei, no jest to nam bardzo potrzebne do tego, żeby się wylewelować. Nie wiem, może ta miejscówka taka trudna jest, ale ona chyba właśnie pokazane na pierwszy level, ale strasznie dużo tam tej roboty, naprawdę, aż się boję, co na czwarty jest. Natomiast te inhibitory po prostu nam no, naprawdę dużo dają, tak, tych umiejętności. No, ale też można się wylewelować, jest mega dużo przedmiotów tam do zdobycia, więc na pewno warto to robić, aczkolwiek wydaje mi się, że na chwilę obecną na tym poziomie gry, moim jakby levelu czy i tak dalej, to po prostu zajmuje za dużo czasu jeszcze. I jest trochę taką stratą, no bym powiedział, może bardziej. Aj, te upadki dużo na mi zabierają, no muszę mieć... wydać na umiejętności specjalne, to wtedy będę miał trochę lepiej. Wydałem też taką umiejętność teraz, że... Widzę cię zjebia, ale od razu aż tak. Że ten parkour powinien być lepszy, ale tylko lepszy, jeżeli będę ciągle parkurował, czyli jeżeli będę przeskakiwał przez przeszkody, no to wtedy mi ułatwi. Tu widzicie, też było ta miejscówka gier. No i dostajemy też informację o tym, że wykryto ten pojemnik. Aczkolwiek no my wracamy teraz do misji głównej, na tym się skupiamy. Na tym zależy. Gdzieś jakiś nowy chyba powstał. Dobra, a my musimy wejść, jak rozumiem, tutaj. O, strasznie długo. Dużo czasu tam musiałem siedzieć. No naprawdę, naprawdę. Dobra, walić te przedmioty. Poszukaj Mai. Maja. Czy Maja jest zombie? A może ona jest schowana w jakiejś... w takiej skrzynce właśnie, co? Nie. Coś tam się dzieje. A, dobra. To nie jest śmieszne, do cholery. Fakt, posrane miejsce. Ale można, tak, inhibitor też znaleźć w takich miejscówkach łatwiejszych. No to też gdzieś tam byłem na jakimś
budynku. A, to są takie dzieciaczki jakieś. W jakimś budynku i też przypadkowo znalazłem ten inhibitor. Hej, ale one się pojawiają pod kół, ale musimy być bardzo blisko. Co was śmieszy? Maja nie jest kobietą. To tylko dziewczyna. Zaraz, to ty próbowałaś sprzedać Hubertowi broń speku? Tak, ale ten pacan jej nie chciał. Zaczął panikować i mnie pogonił. Jak zdobyłaś broń stróża prawa? Znaleźliśmy ją. Szwendaliśmy się razem i trafiliśmy na trupa. Zdarza się. Był zabity na śmierć. Przeszukaliśmy go. A ja zabrałam to mosiężne coś, bo pomyślałam, że ktoś sypnie za to groszem. Maja, muszę mieć tę broń. To bardzo ważne. Mam tak po prostu oddać ci tego mosiężnego cosia? Odwaliło ci? Ten coś tak naprawdę nazywa się Łazarz i należał do ważnego SPK. Jeśli go nie oddamy, będziemy mieć wojnę. Pomożesz nam znaleźć mordercę. No dobra. Dam ci to głupie coś. Ale za 500. Pięćset to dużo. Ja mam z 1200 to łącznie. Pieniędzy. No raczej. Życie jest cholernie drogie. Muszę mieć na wodę. Inna marker dla mojego brata. Kończy 12 lat. Dam ci 100. Mogę ci dać 10. Więcej nie dostaniesz. O, dobra, 10 jeszcze. Stoi. I tak nikt nie chciał tego kupić. Dobra, ja bym dał 100, także dobrze, że gra za mnie wynegocjowała. Kurde, ciężki. Kiepski ze mnie Mirek. Mirek handlarz. Dobra. Akon, mam Łazarza. Ej, Szupel, zanieś go do Aitora. To będzie idealny prezent urodzinowy. Choć nie wiem, kiedy ten fiut się urodził. Będę przy stacji metra. Okej. Ej, dobra. Teraz w tamtą stronę. Kurczę, ale naprawdę, patrzcie, że oni to tak zrobili, że w zasadzie jeszcze takiego elementu, na który się nie można wspiąć, nie widziałem. Daleko to jest? Aha, dobra, to jest bazar? Nie, to jest chyba ta siedziba, co to ją odkryliśmy wcześniej, tak? Ja tak czasami nie czytam wszystkiego. A, tutaj jest, że jakaś jest anomalia gier. Możemy zobaczyć, o co tam chodzi. Wow, źle skoczyłem, kurwa! A, i wiecie co, też jest tak, że jak ginę, to w sumie nic nie tracę, po prostu tam trochę mnie cofnie. Czekajcie, to jest... Wydaje mi się, że tu jakiś ostry chujec wyskoczy zaraz, jak myślicie? Bo tu jest, zobaczcie, tam są jakieś fioletowe elementy. Te żółte to są takie kolekcjonerskie jakby rzeczy. No dobra, co, spróbujemy się tu zesrać? A, bo tu chyba nocą muszę przyjść, tak? Chyba tak. W dzień tutaj nic się raczej nie wydarzy. Tak, tu nigdzie nie ma wejścia. Czyli pewnie, no myślę, że to też nie jest łatwe pokonać bossa. A na tym to będzie polegało. A tutaj? No, to jest zaskakiwanie, jakieś takieś. Tu też jakby nie było wejścia, a czemu? A nie, dobra, sorry. Tam na pewno nie było tego klucza, nie? Jeszcze mogę się upewnić. U, jakiś złoty młot. Wiecie, że oni tutaj bardzo dużo rzeczy wzięli z The Division ogólnie. To jest ciekawe, że akurat z The Division skorzystali. No, ktoś tam musiał grać. No, The Division to jest fajna gra z niewykorzystanym potencjałem, tak mi się wydaje, bo...
jakby to dopracować, zrobić to trochę ciekawsze, trudniejsze. The Division byłoby świetną grą. Bo na przykład zobaczcie, wykwipunek wam pokażę. Mamy tutaj zbroję i zobaczcie, mamy, że to są rękawice dla wymiatacza, nie? I są takie klasy, jakby można zbudować. No to podobne rozwiązanie z The Division. Robi się, łączy się ze sobą elementy z podobnej tam klasy, że tak powiem. Wkraczasz na obszar anomalii Gierę. Wróć nocy, żeby zmierzyć się z potworem. A, widzicie, wcześniej nie widziałem tego napisu. Dobra, słuchajcie, zobaczę się z wami na miejscu. Wrócimy do tej placówki Bryby. Jesteśmy na miejscu. Po drodze nic ciekawego się nie wydarzyło. Idziemy do tego nowego szefa. Wiesz, że tu nie płacą za nadgodziny, co? Wszystko jedno. Czołem obywateli. Witam w centrum dowodzenia. Pielgrzym wrócił. Oby nie z pustymi rękami. Znalazłem Łazarza. Niech mnie. Miałem rację, że otworzysz zatrzaśnięte drzwi. A gdzie skurwiel, który go miał? Na Meatpacking Square. Chyba go nie puściłeś. To mógł być zabójca. Miała go jakaś dziewczynka, może 10-letnia. Nie zabiła go, ograbiła zwłoki. Później do tego wrócimy. Zostaw nas. W sumie sprawa nierozwiązana. Zrobiłem, co chciałeś. Twoja kolej. Wpuść mnie do centrum. Otwarcie tunelu do Central Loop nie zależy ode mnie, pielgrzymie. Dowództwo chce, żebym znalazł zabójcę. Aj to robię cały! Ochłoń, pielgrzymie. Ja dotrzymuję słowa. Najpierw weź to. Dowód wdzięczności. Aitor, muszę dotrzeć do centrum. Rozumiesz? Szukasz kogoś, zgadza się? Też chcę się dostać do Central Loop. Mam tam rodzinę i dzieci. Stąd nie dam rady ich ochronić. Tunel będzie otwarty, jak znajdę zabójcę. Jasne? Możesz mi pomóc? Albo poczekać, aż sam go namierzę. No w sumie spoko. Noc Łazarza widzę ślady krwi. Lukas przed śmiercią zranił mordercę. Skurwiel ma teraz paskudną ranę. Znajdź go dla mnie. Pomożesz nie tylko mnie, ale i samemu sobie. Dobrze. Masz jakichś podejrzanych? Komendanta zamordowano na bazarze. To musiał być ktoś stamtąd. Mieszkańcy bazaru to prości ludzie. Dlaczego mieliby ryzykować? Właśnie dlatego chcę odkryć prawdę, zanim dostanę rozkaz użycia siły. Poza tym, pozory czasami mylą. Chcą się nas pozbyć. Sądzą, że anarchia jest kluczem do nowego świata. O, anarchii teraz pod dostatkiem. Karl to święto jebliwy kanciarz, który poddaje ludzi praniu mózgu. Mówi, że wszyscy są równi, ale to bzdura. Nie można być dowódcą i jednocześnie równać się z innymi. Spróbuję znaleźć zabójcę. Świetnie. To twoja przepustka do centrum. Wracaj na bazar. Powinienem coś wiedzieć, zanim pójdę? Właściwie to tak. Ale to zajebiście ściśle tajne. Nie możesz pisnąć ani słówka. Brzmi poważnie. Ten, kto zabił Lukasa, wziął sobie trofeum. Jego tatuaż. Wyciął mu go z ramienia. Pocięli jego zwłoki? Kurwa, to już chore. Jeszcze jak. Gdyby ludzie się o tym dowiedzieli, całkiem by im odwaliło. I rozpętałaby się wojna. Tak więc jeżeli znajdziesz to małe... trofeum, znajdziesz też chorego pojeba, który zabił Lukasa. Jasne, no to ruszam. Kurde, jakiś Leatherman. No jakiś Leatherman, spoko. A może to jakiś inteligentny zombie, który sobie zbiera tatuaż na przykład. Chyba może tak być, nie? A, no dobra, słuchajcie. No myśl... O. Żyjesz? Martwiłeś się o mnie. Wiadomo, wiążę z tobą duże nadzieje.
Czekam na zewnątrz. Myślę, że dobry moment, żeby zakończyć. Będziemy kontynuowali w następnym odcinku. Dzisiaj to wszystko. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrowienia. Cześć.